Czy wypada nosić mini po 30? A czy duży dekolt przystoi kobiecie po 50? Zapraszam Cię na najnowszy wideoporadnik, w którym opowiem, jakie jest moje zdanie na ten temat. Kilka tygodni temu w grupie Kod Stylu na Facebooku, jeżeli jeszcze nie wiesz, czym jest grupa Kod Stylu na Facebooku, link do niej znajdziesz pod tym wideo. I właśnie w tym miejscu pojawiła się taka dyskusja, czy jeżeli jestem w jakimś wieku, to powinnam, nie powinnam, wypada nosić jakieś określone fasony. Oczywiście głównie sprawa toczyła się odnośnie koloru, czyli czy kobiecie dojrzałej wypada nosić różowy i tego, jakie fasony ubrań, albo właściwie ile kobieta dojrzała powinna odkryć swojego ciała, wychodząc z domu. Czyli czy przystoi duży dekolt, czy ręce, które już nie są takie super jędrne w tej okolicy, należy wystawiać na światło dzienne, czy należy je przysłonić. No i oczywiście nieśmiertelna długość spódnicy. No i oczywiście sprawa nie jest taka prosta, ponieważ ja uważam, że wiek nie powinien być żadnym ograniczeniem co do tego, co nosimy na swoim ciele, w co się ubieramy. Natomiast inne rzeczy w połączeniu z wiekiem jak najbardziej. I co mam na myśli? Przede wszystkim mam na myśli okoliczności, w których bierzemy udział, czyli sytuacja, która nas spotyka. Jeżeli takim dobrym przykładem będzie tutaj pani żona prezydenta Francji, pani Brigitte Macron, która no jest kobietą dojrzałą, zdecydowanie. O ile dobrze pamiętam, ona jest w okolicy 60, a bardzo często jest właśnie spotykana w takich sytuacjach oficjalnych, czyli jako prezydentowa, jako pierwsza dama, w trochę zbyt krótkich sukienkach i spódnicach, trochę zbytnio odsłaniających jej ramiona, a co za tym idzie też pachy, górach, które ma na sylwetce i jest z tego powodu krytykowana. No i teraz przejrzałam sobie w ostatnim czasie zdjęcia z oficjalnych wydarzeń, gdzie pojawia się para prezydencka Francji i tak popatrzyłam i pomyślałam, że właściwie to faktycznie w niektórych sytuacjach ona odsłania za dużo. Protokół dyplomatyczny jest dosyć ścisły. Protokół dress code z tym związany jest dosyć ścisły. To znaczy nie ma tam miejsca na eksponowanie kobiecego ciała. Dodatkowo pani Macron jest kobietą, która jest bardzo szczupła, wręcz jest taka, powiedziałabym, chuda. I wtedy eksponowanie swoich części ciała jest jeszcze bardziej takie widoczne, ponieważ ona ma bardzo chude nóżki, bardzo szczupłe ramiona. Natomiast to nie tak, że ona zawsze popełnia jakieś gafy. Przyjrzyj się, możesz zgooglować sobie panią prezydentową Francji i zobaczyć, jakie jest Twoje zdanie na ten temat. Koniecznie daj mi znać w komentarzu, to jest po prostu dla mnie super istotne. Więc po pierwsze właśnie, jeżeli myślimy o ograniczeniach w tym, co kobieta powinna na siebie ubrać, jeżeli nie jest to wiek, to na pewno będzie to okoliczność, bo myślę sobie, że gdyby pani Macron przyjmowała koleżanki na lunch w domu, to może sobie ubrać sukienkę po prostu w różową w groszki i nie będzie z tym problemu. Natomiast jeżeli pokazuje się jako żona prezydenta Francji, powinna trzymać się ściślej protokołu i dress code'u dyplomatycznego. Drugim takim ograniczeniem albo wytyczną, jeżeli chodzi o to, jak powinnyśmy się ubierać, jest oczywiście nasza sylwetka. To znaczy to, czy mamy i w którym miejscu mamy atuty, tudzież niedoskonałości. Jeżeli nie wiesz, jakim jesteś typem sylwetki, to tutaj teraz pojawia się nade mną link do wideo o 9 typach kobiecych sylwetek i pod wideo oczywiście też pojawi się link. Dodatkowo zaproszę Cię jeszcze w jedno miejsce. Stworzyłam taki kurs online, który nazywa się Kod Sylwetki i jest to materiał, który jest dostępny w sprzedaży przez cały czas, natomiast raz na kilka miesięcy pojawia się w takiej akcji promocyjnej. Pojawia się w takim zestawie filmów i
promocyjnych działań, oczywiście dodatkowo możesz uzyskać go w atrakcyjniejszej cenie. Taka kampania będzie odbywała się we wrześniu 2018 roku. Nie wiem, kiedy oglądasz ten film, ale jeżeli jesteś zainteresowana takim kursem online, koniecznie wejdź na stronę www.kodsylwetki.pl. Link oczywiście też będzie pod tym wideo i zapisz się na listę osób zainteresowanych. To jest kurs online, który pozwoli Ci znaleźć jakby wszystkie informacje, naprawdę wszystkie informacje od biżuterii, kapelusza, dekoltów, jeżeli chodzi o pokazywanie talii, nóg, butów, torebek, dodatków, jakie będą dobre dla Twojej sylwetki. Kolejną taką rzeczą, która jest istotna, jeżeli chodzi o dobór tego, co my powinnyśmy wyglądać, to oczywiście te kolory. I często mówi się, że różowy jest taki infantylny, mało poważny i że nie przystoi kobiecie dojrzałej. I tutaj no, niestety znowu muszę się nie zgodzić, bo oczywiście będą takie kobiety, które będą wyglądały infantylnie w różnych odcieniach różu, czy to będzie delikatny, pastelowy, pudrowy róż, czy to będzie raczej z tych wściekłych, takich bliżej fuksji czy amarantu. Natomiast to tak naprawdę nie określa znowu wiek, tylko określa typ kolorystyczny i znowu okoliczności. Także musimy pamiętać o tym, że to, jak my się mamy ubrać, wychodząc z domu, to oczywiście jest po pierwsze typ sylwetki, typ kolorystyczny, czyli to, co, jakie kolory nam pasują, okoliczności, jakie nas spotykają, czyli z kim się spotykamy i w jakiej roli tam jesteśmy, a dopiero później zastanowić się, co z naszym wiekiem. I oczywiście ten wiek wpływa na to, jak wygląda nasze ciało i co my chcemy pokazywać. Ponieważ można być bardzo zgrabną sylwetką, obojętnie w jakim typie sylwetki, w jakim kształcie, w jakiej architekturze, ale bardzo zgrabną sylwetką i w wieku 25, 30, 45 lat bez problemu chodzić w dosyć krótkich spódnicach, jeżeli pozwalają na to okoliczności. Ale po 50, po 60, po 70, kiedy zaczynamy tracić jędrność skóry, to koniecznie trzeba zastanowić się, czy ja tą jędrną, tą taką niejędrną skórę chcę jeszcze pokazywać światu, czy już nie. I to jest kolejny taki ogranicznik, czyli stan naszej skóry, bo to oczywiście nie musi być jędrność skóry. To mogą też na przykład pojawić się jakieś niedoskonałości, może na przykład kobieta mieć żylaki i nie chcieć odsłaniać swoich nóg. I nie chodzi o to, czy ta kobieta będzie miała 30 lat i żylaki, czy 70 lat i żylaki. Niektóre będą pokazywać nogi z taką niedoskonałością, a inne powiedzą, absolutnie nie będę to zakrywała. I podobnie jest oczywiście z innymi elementami, bo ja tak teraz o nogach, ale oczywiście to samo dotyczy tej okolicy tutaj, kiedy tracimy jędrność w ramionach i skóra po prostu już tak zwisi troszeczkę. Jedne kobiety będą to pokazywać, inne będą uważały to za swoją niedoskonałość i będą zakrywały najnormalniej w świecie. I oczywiście dotyczy to również dekoltów. I ja myślę sobie, że pokazywanie dekoltu, jeżeli tylko mamy piękny dekolt, to znaczy mamy ładną skórę, ładne obojczyki, jeżeli okoliczności na to pozwalają, jeżeli pozwala na to nasz typ sylwetki, to nośmy te dekolty nawet kiedy mamy 60 lat. Dla mnie to nie jest żaden problem i uważam, nawet po takich doświadczeniach, kiedy spotykam się z moimi klientkami, że one za mało noszą tych dekoltów, za mało eksponują swoje piękne nogi i za mało no, jakby pokazują w ogóle swoje czasami bardzo piękne ciała, ponieważ ktoś im wmówił, że po 40 to już nie przystoi. Także jeżeli, obojętnie w jakim jesteś wieku, szczególnie jeżeli jesteś kobietą dojrzałą, zwróć uwagę nie tylko na wiek, i nie przejmuj się, jeżeli ktoś będzie Ci mówił, co wypada, co nie wypada, bo pamiętaj, sylwetka, jeżeli chodzi o kolory, to też typ kolorystyczny, okoliczności, no i oczywiście stan Twojej skóry. To one powinny determinować to, jak będziesz wyglądać. Chciałabym teraz zaprosić Cię, ponieważ jeżeli oglądasz moje wideo wtedy, kiedy zostanie wypuszczone, czyli w sierpniu 2018 roku, to chciałabym zaprosić Cię na webinar. Ponieważ jak już tak mówiłam o tych dekoltach, to pomyślałam sobie, że może zainteresować Cię temat,
który będzie przewodnim tematem webinaru we wrześniu. Webinar będzie 3 września i można na niego zapisać się pod adresem www.webinarkodstylu.pl. Link oczywiście pod tym wideo również się znajduje. Będzie to webinar, w którym dowiesz się, jakie rodzaje dekoltów dobierać do swojej sylwetki. Czyli co determinuje, jaki kształt, jaka głębokość, jak on może być ułożony na sylwetce, żeby dobrze wyglądać. Podsumowując, pamiętaj, nie wiek cię ogranicza, tylko inne aspekty, a tak naprawdę najbardziej powinno ograniczać cię to, jak ty się czujesz ze swoim ciałem i jak się czujesz w danej sytuacji. Jestem szalenie ciekawa, jakie jest twoje zdanie na ten temat. Czy ze mną się zgadzasz, czy absolutnie nie i uważasz, że w pewnym wieku już nie przystoi? Koniecznie, koniecznie daj znać w komentarzu i do zobaczenia następnym razem.